Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w kolejnym gameplayu z Euro Truck Simulator 2. No i jak widać, jestem nadal w tym manie, bo bardzo mi się spodobał, więc będziemy przez chyba najbliższy czas nim podróżować, chyba że tak jak zapowiadałem, zmieni się trochę filozofia tej firmy, bo w sumie ostatnio nie znalazłem jeszcze nic, jeśli chodzi o tą ekonomię. Nie bawiłem się w sumie, jeśli chodzi jeszcze o te mody, plus chciałem kontynuować dalej tematy Bałkan, plus co nieco poodpowiadać na wasze pytania, bo trochę ich się pojawiło, tylko jeszcze to sobie przygotuję. Trasa na dzisiaj. No to tym razem, jak wiecie, byliśmy ostatnio tutaj na zachodzie. Tym razem przenosimy się tutaj w okolice Belgradu i pojedziemy sobie do Sarajewa. Ciekawa trasa, na pewno. I taka, wydaje mi się, że idealna, jeśli chodzi o długość. Także jeszcze tutaj jeszcze kilka kwestii i dobra. Można jechać. W ostatnim odcinku trochę się działo. Fajnie było. No i w ogóle ta ciężarówka też zrobiła robotę. Że nie podoba mi się ten widok obecny, bo co prawda niby na liczniku mam 80... No prawie 90 FPS-ów. Ale wydaje mi się, jakby ta gra trochę ścinała strasznie. Dobra, tutaj takie małe cięcie było, że wam się tutaj taki syf po prostu nie pojawił, bo chciałem coś tam pozmieniać jeszcze, ale widzę, że nie robiło to w sumie wielkiej różnicy. Bo przed filmem chciałem przetestować jedną rzecz, dzięki za poradę Piotrek, ale jednak z niej nie korzystam, ponieważ... No ta rozdzielczość niezbyt tutaj dobrze działała, ustawiłem sobie, właściwie szukałem sobie odpowiedniej. Bo Piotrek poradził mi, żebym sobie ustawił lepszą rozdzielczość, żeby do materiałów 4K lepiej to wyglądało. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać, ale praktycznie każda rozdzielczość albo wyglądała zbytnio... No, źle po prostu. Jakoś na tym ekranie niezbyt dobrze to wyglądało. I tylko 4K w sumie najlepiej wyglądało, ale jak odpaliłem sobie ETS-a przy 4K, to nagle... i FPS-ów po prostu nie było. Ja mam jechać tu? Ja tu mam je, chociaż co mi za różnicę to robi? Dobra, pojadę po prostu już nędy. Za daleko ten GPS jest plus malutki. I się zastanawiałem, czy ta droga tu w prawo to jest dla mnie, czy ona, wiecie, tam jest po prostu dorobiona taka. Standardowo tam są X, o ile w ogóle one występują na promocji. Może gdzie nie gdzie są. Choć nie pamiętam. Ty! No pojebało tego typa, no co on odpierdala w ogóle? Gdzie na mój pas on się wjebał jeszcze? Kurde, zajebiście się zaczyna ten odcinek. Dobra, no to lecimy. W każdym razie, jeśli chodzi o Bałkany, no to ostatnio trochę poodpowiadałem na te najważniejsze rzeczy. A teraz czas na wasze w sumie pytania, komentarze, bo tutaj trochę się tego pojawiło. Tylko jakby to jeszcze było posortowane. Nie, niby jest od najnowszych. No jak od najnowszych? A, o najnowszych to się... Dobra, dobra, to jest chyba dobrze. Chociaż jak sprawdzałem na YouTube Studio, na PC-cie, to jakoś inaczej sortowało te komentarze. Plus inaczej było. Na pewno wszystkim mi pokazało? To mnie nigdzie nie odpowiadałem, nikomu nie dałem serduszek ani nic, więc to raczej nie powinno ich ukrywać, ani nic takiego. No to może zacznę od tego najstarszego, tutaj od Ubor chyba. Bo tutaj wspomniał o tym, żeby robić transmisję na żywo, czy to nie, no, czy to dobry... Co za gościu? No, na temat transmisji na żywo. Powiem tak, że ja w planach mam przerzucenie się praktycznie, no prawie ze wszystkiego na transmisję na żywo. Przynajmniej takie mam marzenia, bo chciałbym to robić. Już od dłuższego czasu, jakbym mógł, to już dawno bym robił tę transmisję. Ale po prostu nie jestem w stanie, już wielokrotnie o tym mówiłem, w różnych materiałach przez długi czas. Ale niestety na ten moment nic na razie się nie zmieniło pod tym względem, niestety nie mam odpowiednich warunków do tego, nie mam dobrego internetu. Raz udało mi się przetestować, bo złapało mi w końcu transmisję, transmisję danych i dało się coś z tego zrobić raz i na tym to się skończyło. W sensie tam testowałem sobie coś, bo nagle taka prędkość się pojawiła maksymalna. No i najwidoczniej to był chyba błąd przy ustawieniu tego nadajnika i dzisiaj już nie ma takiej prędkości. Ewentualnie nadajnik jest, jak to bywa w Polsce, przeciążony.
więc nic z tego na razie nie będzie. Mam nadzieję, że na dniach, tygodniach pewne kwestie się wyjaśnią i będę pewny co do tego. Jeśli wszystko się powiedzie, to może pod koniec roku w końcu uda się coś ogarnąć w wielu kwestiach po prostu. Nic na razie nie obiecuję, ale na pewno myślę o tych transmisjach. Na pewno chciałbym, żeby po prostu zamiast takich gameplay robić po prostu transmisję, bo czy w ogóle oprócz nawet informacje robić też, gdzie format też by się zmienił. Zamiast tych na przykład 3-minutowych filmów, jeśli miałbym taką możliwość, to robiłbym nawet pół godziny filmy z omawianiem nawet o tym, co pojawiło się na tych zdjęciach i tego typu rzeczy, odpowiadałbym nawet na wasze pytania, takie, wiecie, dyskusje i tego typu rzeczy. To by było dobre, ale na razie nie jestem nic w stanie z tym zrobić i na razie się to pewnie nie zmieni. Plus przez ten czas raczej nie będę miał czasu nawet na robienie transmisji, nawet jeśli bym mógł, ale no na razie to tak wygląda. No z tym czasem to u mnie to teraz różnie będzie, bo jak widać ten materiał jest prawie 2 tygodnie albo 2 tygodnie, bo na pewno z 11 dni temu nagrywałem ten materiał, to nagrywałem akurat w poniedziałek rano, a kiedy on się pojawi to jeszcze nie wiem, może w wtorek, może w środę, chyba będą te 2 tygodnie lub trochę prawie. No w każdym razie opóźnienia przez to, że nie miałem po prostu czasu. Ale gameplay jak będzie się dało, to będą co tydzień, ewentualnie co właśnie te 2 tygodnie. Strasznie dziwnie chodzi ta gra. Bardzo bolą te FPS-y, nie wiem czemu. Może też przez te mody i grę, no nie, nie wiem. W każdym razie ważne, że te ponad 60 się utrzyma. 80 i to mnie boli, bo mam monitor jeszcze 144 Hz. Ale dobra, no w każdym razie, jeśli chodzi o transmisję, bardzo bym chciał. Dawid tutaj pisze, że do hipotetycznego dodatku Grecji, Cypru i części Turcji, to myślę, że mogliby dodać Maltę i Malorkę i nazwać się na przykład... nie przeczytam tego. Myślisz, że po... wypełnieniu pojedziemy na Kaukaz. Jeśli chodzi o temat euro, może na początku, jeśli chodzi o tą Maltę i Malorkę, to wydaje mi się, że to są zbyt małe tereny po prostu, żeby móc je dodać. Raczej nie widzę ich, zwłaszcza taka Malta jest strasznie malutka, więc raczej wątpię, że takie tereny by się tu pojawiły. Co do kwestii tego, co będzie po Europie, czy będzie coś w ogóle po Europie, ja myślę, że mogliby się na pewno skusić o Turcję, bo no wydaje mi się, że to jest taki łakomy kąsek i takie coś, co bardzo by zachęciło studio. Co do innych terenów, raczej wątpię, że one się pojawią. W ogóle jeśli chodzi o temat tego, to planuję w najbliższym czasie taki jeden z filmów tematycznych. Jak to może wyglądać w przyszłości? Już taki jeden film był, ale on potrzebuje po prostu aktualizacji, takiej nowszej wersji, więc zapewne, jeśli się uda, to myślę, że w najbliższym czasie się pojawi. Także tam więcej na ten temat odpowiem. Więc... i tam będzie to bardziej szczegółowo, natomiast kwestii tych takich bardzo małych terenów, to myślę, że one się nie pojawią po prostu, bo skala nie pozwoli. To nawet ciężko by było zrobić nawet kropkę z nich na mapie, bo są strasznie, strasznie po prostu małe, jak na przykład ta Malta. A co do terenów jeszcze poza, no to bardzo mnie zastanawia, w jakim kierunku SS Software potem pójdzie. Ja bym jednak skusił się na tą Turcję, jakbym był na ich miejscu. Wiem, że to już nie jest Europa, wiem, że ta trasa została dodana, ale widząc to, jaka była radość wśród tureckiej społeczności, jaki tam był hype, ile graczy się nagle tak pojawiło, to jakby dodali, no powiedzmy, zachodnie tereny Turcji, czy to z tą Grecją, czy nie, czy... no to jednak trochę by na tym na pewno zarobili. I czemu by tego nie spróbować? Jednak jeśli chodzi o inne tereny, nie wiem, jak w Afryce, czy Bliski Wschód, czy co tam jeszcze będzie, no to pewny bym tego nie był. Zależy, w jakim kierunku oni wtedy pójdą, co będą rozwijać. Ciężko powiedzieć po prostu.
Ale Turcji bym, no, nie wyrzucał, bo jakoś tak według mnie na bardziej tak przemawia na korzyść i są pewne punkty, które można by było złamać tą regułę, że co tu się dzieje? Co on robi tym autem? Myślę, że przy Turcji jednak można by było złamać tą regułę, że to tylko Europa i tak dalej. No, bo jest to zachęcające, po prostu zwłaszcza pod względem zysków. Tutaj Oleksław napisał: zdziwił mnie wybór SS o ogłoszeniu tych terenów już tak oficjalnie, w obliczu informacji o zaostrzającym się właśnie konfliktu wzmacnianych przez pewien kraj na R. Trochę martwi wizję potencjalnej powtórki z aktualnym dodatkiem. Raczej wątpię, żeby doszło teraz do jakichkolwiek konfliktów na Bałkanach. Nie widzę tego teraz. Zwłaszcza, że tam na pewno ta sytuacja będzie pilnowana. Plus przez te ostatnie lata raczej to się uspokajało. Serbia to zawsze to tak potrafiła skakać, a przez te ostatnie czasy to tam są strasznie zobowiązane z tym krajem na R. Nie bez powodu, co pokazuje historia. Ale... no jeśli by doszło tutaj też do czegoś poważnego... O Jezus Maria! Co to było? Jaki jumpscare? What the fuck? Co ten DAW zrobił? What the fuck? Chryste, panie! Co to było? What the fuck? Co to było? XD. Może to jest ten konflikt akurat? Jestem nadal w Serbii, czy gdzie ja teraz jestem? Akurat będę w granicę przekraczał. Chyba usłyszeli. Co to było? What the... No dobra. A wracając, no to... No, SS Software musiałby mieć niezłego pecha, ale... No mam nadzieję, że jednak do niczego nie dojdzie. A nawet jakby doszło, no to... Ktoś tam w komentarzach dobrze odpowiadał, że w sumie to wtedy mogliby po prostu wyciąć to państwo, czy coś, czy ten region, czy, no, czy te państwa, a wiecie, cały region nadal mógłby się nadal pojawić, czy coś. Ewentualnie myślę, że na coś takie są zaplanowani, ewentualnie postanowiliby sobie, że... A my mamy to gdzieś, my prezentujemy tereny z tutaj, powiedzmy, takiego roku, przed tym i nas to nie obchodzi, wydajemy, koniec. No to też naprawdę zależy od sytuacji, ale mam nadzieję, że już nie dojdzie do niczego takiego, że SS Software spokojnie będzie mogło wydać chociaż ten jeden dodatek od czasów Iberii. Bo Iberia została opóźniona przez COVID, ale w sumie nie tylko. Teraz serce Rosji jest opóźnione przez tą decyzję i przez tą sytuację. Mam nadzieję, że za trzecim razem już będzie spokój i tak pozostanie. Czy tu jest różnica jakaś, gdzie pojadę? No chyba tak, bo ten chyba tak stoi po prostu. Nie widzę przynajmniej, żeby miał znacznik. Nie, on stoi normalnie, nie ma znacznika. Dobra. Przynajmniej tak mi się zdaje. No nie rusza się typu w ogóle. Jak ktoś tam siedzi w tym tirze? Nie widzę. W ogóle wyłączona ma tam... No. Chłop zablokował i nie ma przejazdu po prostu. Tutaj w kwestii rozbudowy tej floty, no to... No różnie będzie. Znaczy najpierw jeszcze muszę poszukać jakichś modów, jakichś kandydatów. Ewentualnie jak macie swoje jakieś typy czy coś, to możecie podać albo linki, albo chociaż nazwy, bo jeśli ktoś podawał na przykład link czy coś, to najwidoczniej go nie widziałem. Pewnie YouTube mógł go automatycznie usunąć, bo zazwyczaj jeśli coś tam wykrywa takiego niestosownego, linki, czy nawet uważajcie jak piszecie te skróty, bo YouTube to potrafi zaznaczyć jako niby stronę, przez co trafia do sprawdzenia. Ja to muszę dopiero zatwierdzić. Tam widziałem, że na przykład ktoś napisał skrót między innymi i to wykryło jako stronę m.in czy coś w tym stylu. No i to trzeba było zatwierdzić dopiero. Także jakby co, to też możecie po prostu podać nazwę czy coś takiego.
bo jeśli ktoś podawał linki, no to nic nie było, po prostu nawet do sprawdzenia nie trafiło, więc mogło też automatycznie usunąć. Tak, YouTube nawet automatycznie usuwa komentarze. Bez wiedzy w ogóle, czy to autora, czy odbiorcy, czy imię, no, czy w ogóle twórcy. Także, no tak to tutaj wygląda. Więc przynajmniej nazwy możecie podać. Ale najlepiej podać oficjalne nazwy danych modyfikacji, żeby łatwiej było znaleźć. A co do tego, to spróbuję pobawić się, poszukać czegoś na następny film. Chociaż plany mogą się też zmienić, możliwe, że nadal będę kontynuował tą swoją podróż jeszcze tutaj po Bałkanach. Ale to się jeszcze zobaczy. Tak, wiem, że tutaj mu się tak trochę wyrypałem, ale trudno. Dobra, co tutaj mamy? Jeszcze. Ciekawe pytanie, jeśli konflikt na Ukrainie będzie trwał 3 lata, to przez 3 lata nie zobaczymy serca Rosji? Czy ten software ustosunkowało się jakoś do tego? Nie powiedzieli wprost, nie podawali takich przykładów. Ale jeśli to by się przedłużało, to myślę, że oni prędzej czy później zdecydowaliby się na jakieś pośrednie środki, typu, że po prostu to, co w sumie zapowiadali, przynajmniej to, o czym Paweł Szeber wspominał w wywiadzie, że mogą po prostu tak jakby wykastrować albo ocenzurować ten dodatek z takich, nazwijmy to, bardzo takich wrażliwych rzeczy, tematów, ewentualnie ocenzurować takie typowo rosyjskie rzeczy. Tak dziwnie to trochę brzmi, ale wiecie, takie pomniki, flagi i tego typu rzeczy mogliby po prostu wyrzucić. Czyli no trochę pozbawiam się takich szczegółów i ciekawych rzeczy. Jakie przekroczenie prędkości? Nie powiem, bało wam się coś? Chryste. W ogóle zapomniałem, że mandat ma włączone. Mogą zdecydować się po prostu na coś takiego, plus na przykład zmiana nazwy i takie po prostu dostosowanie, aby ten dodatek był, jak oni to nazywali, neutralny, taki odpowiedni, i mogliby go wtedy wydać. Bo o ile myślę, że w tym roku raczej są przygotowani na to, że ten dodatek nie ujrzy światła dziennego. Co nie znaczy, że się w ogóle nie pojawi, może się pojawić, ale mogą być gotowi na to, że w tym roku może nie wyjść. Tak myślę, że jeśli chodzi o dalsze czekanie, to no nie będą aż tak czekać, bo jakby zauważą, że ta sytuacja już to tak, wiem, że to na pewno niezbyt dobrze zabrzmi, ale jak znudzi się na arenie po prostu międzynarodowej, zwłaszcza na social mediach, to wtedy będą mogli sobie wydać. Chociaż, tak jak mówię, no ta sytuacja może być po prostu też różna. Na pewno jest teraz na wstrzymaniu. Zapatrzyłem się. Tutaj może nie będę na razie patrzył. To może na razie odbiegając od komentarzy, coś co się ostatnio pojawiło, czyli informacje w sumie o nadchodzącej aktualizacji 1.45. Tak, ledwo wyszło 44, znowu 45. Jak oni tak mogą cały czas dodawać jakieś nowości? Naprawdę, jak ja słyszę tego typu komentarze czy coś, to naprawdę aż to mnie zadziwia. Co niektórzy naprawdę narzekają, jak nic nie dodają, inni albo nawet ci sami narzekają, jak już dodają coś, bo albo nic nie dodają, jest źle, albo jak dodają, to też jest źle, bo to nie jest to, co oni chcą. Też bym w sumie chciał zobaczyć te niektóre inne rzeczy, których jeszcze nie ma, nad którymi najwidoczniej na razie się nie skupiają. Ale bez przesady, no akurat te rzeczy, o których tutaj wspomnieli, co będzie w 1.45, to zapowiadają się na bardzo fajne rzeczy. Jak ta fabryka, albo przebudowa tego Hanoveru. Brzmi dosyć fajnie, zapowiada się też fajnie. W przypadku ATS-a, no to czeka nas to nowe miasto, przedłużona droga, zapewne 1.45 będzie, no na pewno, będzie też tą aktualizacją wymaganą do działania dodatku Montana. Bo widać, że ta Montana to już na wykończeniu, bo i dostała już gotową okładkę, dodano już te osiągnięcia, także to jest tylko kwestia, chwila i po wydaniu już oficjalnej aktualizacji i też oficjalnie wyjdzie ta Montana zapewne.
Więc też dlatego będzie taka szybka ta aktualizacja. Nie będzie pewnie też zawierać takich wielkich zmian, nowości, bo skupia się przede wszystkim właśnie na tym, żeby no właśnie być kompatybilny, żeby ATS głównie był kompatybilny z Montaną, ale przy okazji, skoro coś tam mają, no to jeszcze dodadzą do jednej i drugiej gry. Do ETS-a bardzo fajnie to się w sumie zapowiada, bo niby aktualizacja głównie dla ATS-a, tak? Znaczy głównie fajnie zapowiada się do ETS-a, jeśli mówiłem to tak. No bo niby tutaj wiadomo, potrzebuje ATS do tej Montany, ale ETS też dostanie te fajne rzeczy. Fakt, że teraz wezmą się też za te niemieckie miasta, brzmi dosyć fajnie, jednak mam nadzieję, że nie zapomną o tym, że należy też skupić się nad tymi bardzo starszymi, no, miejscami. Bo o ile te niemieckie miasta, może nie wszystkie, ale większość z nich była w stanie, bym powiedział, nawet nienaruszonym. Ledwo co tam się zmieniło tak naprawdę, to teraz to, co widać po Hanowerze, wygląda fajnie. Wygląda bardzo fajnie. Świetnie nawet wygląda. Ale mam nadzieję, że oni tam pamiętają, że należy też wziąć się za... No dużo tego jest. Benelux, Wielka Brytania, Szwajcaria, Going East. Co jak co, ale na przykład Wielka Brytania wymagałaby trochę przebudowy, przynajmniej wypadałoby coś tam porobić, zanim na przykład wezmą się za Islandię i Irlandię. Bo tam na pewno będą połączenia, więc wypadałoby to tak jakoś ogarnąć, żeby chociaż tam jakiś kawałeczek zdecydowanie lepiej wyglądał. Bo to aż wstyd będzie jechać przez takie paskudztwo jak ta obecna Brytania. A potem nagle pojawia się na ładnych terenach. Jeśli chodzi o Skandynawię, ona też wymagałaby jakiegoś odświeżenia. Bo co jak co, ale tam widać gdzieniegdzie takie przejście po prostu między tą taką nową generacją, jaka wtedy nastąpiła wraz z wydaniem tej Skandynawii. A między tym, co jeszcze było w czasach właśnie Going East chociażby, bo tam co niektóre te połączenia, jakieś zjazdy i tak dalej, są wręcz stamtąd jeszcze wzięte, więc ta Skandynawia też potrzebowałaby takiego odświeżenia. Zwłaszcza, że na przykład jak pójdą na północ Skandynawii, no to wypadałoby to zrobić, a na pewno pojawi się taki dodatek, na pewno kiedyś tam pójdą. To wie, może nawet będzie to dosyć szybkie. Na pewno jest software, ale kiedy się tym podzielą z nami, no to... Czy konkretnie Skandynawia, to nie wiadomo, ale co będzie następnego po tym, no to dowiemy się... No, o premierze Bałkan na pewno. Choć kto wie, może jeszcze nawet wcześniej. Fajne tutaj widoczki, ale wracając teraz do komentarzy... To co my tu mamy? XVC. Być może dodatek na Grecję wydadzą razem z Irlandią, Islandią oraz Cyprem. Grecja w części jest na wyspach, pozostałe kraje są wyspiarskie, więc SCS może stworzyć dodatek Islands lub tym podobne. Ja myślałem o czymś podobnym, może niekoniecznie o tych wyspach. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Islandię i Irlandię, to może to są małe tereny, ale ja to widzę jednak jako osobny dodatek. Ale również widziałem inny typ dodatku, typu takie odpadki. O co chodzi? No bo wiecie, mamy tutaj tą Grecję, Cypr, mamy też jeszcze Mołdawię. No a jak tutaj wydać Mołdawię? Jest kilka opcji, może być to na przykład dodane do Road to the Black Sea, może być na przykład, nie wiem, z terenami... No właśnie, może czy nie może. Jak z tą decyzją w sprawie tej Ukrainy, czy będą chcieli coś dodawać, czy nie? W ogóle jak oni planowali z tą Mołdawią to zrobić, to nie mam pojęcia. No ale właśnie, pozostają właśnie takie dziury, takie odpadki bym powiedział. I to co nie byli w stanie na przykład zrobić razem, to albo mogliby dołączyć do obecnych dodatków, albo zrobić taki jeden wspólny z takimi odpadkami. I byłaby na przykład ta Grecja, Cypr, tutaj na przykład jeszcze Mołdawia, czy coś tam innego by jeszcze doszło. Jest to jakiś pomysł, nie wiem czy dobry, ale zawsze byłby z tego hajs na pewno większy niż jakby mieli tu dać na przykład za darmo do Road to the Black Sea, prawda? Ale no to jest takie strasznie ekstremalne, bo no
ciekawy pomysł, ale nie wiem, czy by się odważyli na coś takiego. Dobra, to co jest dalej? Ja uważam, że Grecja, Sypi, Zachodnia Turcja mogą pojawić się w aktualizacji. No nie, jakoś ja nie widzę po prostu dodawania państwa darmo. Tutaj nie. Na początku tutaj. Jeszcze trzeba wyjechać. Mam nadzieję, że będzie słynna magistrala adriatycka. No na pewno takie najważniejsze szlaki, miejsca pojawią się. Co on mnie przepuszcza? Dzięki typie, przynajmniej w Lestrze nie będę musiał za tobą. Takie najważniejsze szlaki na pewno powinny się pojawić. A kultowe, jeśli skala pozwoli, czy inne, no to pewnie też. Tutaj na zachodnią Turcję bym się nie nastawiał, ponieważ te trzy miasta, które należą do... O tym mówiłem, co z tego, że ten, że dalej to jest Azja. Nikt nie powiedział, że muszą trzymać się tylko Europy. Z drugiej strony, no tak jak mówiłem, może niekoniecznie pójdą całkowicie na Azję, na te wszystkie tereny, ale Turcję mogliby tknąć. I nawet ja byłbym za, bo to jest bardzo zapowiadające się nawet. Plus zysk, rozbudowa społeczności większa. No, obcy są ciekawe nawet. Owszem, jest to Azja, no ale co z tego? Prawda? No, w każdym razie zobaczymy, co tam jeszcze kombinują. Fajnie, jakby na przykład odnieśliby się oficjalnie. Nie mówię tutaj o jakichś konkretach, takich, wiecie, takich oficjalnych informacjach, że na przykład tam pójdziemy, ale tam nie, czy coś w tym stylu. Tylko jakby tak powiedzieli, czy na przykład pytanie. Czy weźmiecie się po Europie za Azję, tak czy nie? I ja byłby jakiś konkret w sumie, coś ciekawego by było, czego można było się spodziewać. No tutaj idealnie ten trafik działa po prostu, z tego co widzę. Fajnie, jakby odnieśli się do takiego pytania, na przykład jakby Paweł Szebor odpowiedział na to pytanie, bo byłaby przynajmniej jakaś taka ciekawa kwestia i coś przynajmniej by było wiadome, a tak to są tylko dyskusje, czy się wezmą za tą Azję, czy nie, czy zrobią tą Turcję i nie powiedzą, że no w sumie tak, czemu nie, mogą zrobić i nie powiedzą, że nie, no jak to, przecież to już jest Azja, jak dodadzą takie tereny, to skandal, no przecież to jest Euro, tak, to Euro, Europa i tak dalej. Na to mogliby odpowiedzieć, bo ani to są takie szczegóły, co by dużo nie zdradzały, ale coś, co by wyjaśniło po prostu pewną kwestię i dałoby po prostu spokój. A dalej to jakieś pytania, które jak już kiedyś mówiłem, nie odpowiadam. Bo jak ciekawi was, jakie ma mody, to macie to w opisie, a na pytania techniczne nie odpowiadam. Jeśli chcecie, no to wejdźcie na Discorda, tam może ktoś wam odpowie. Ewentualnie macie też do tego oficjalne fora. Jeśli chodzi o ETS-a, to macie forum ETS Software, jeśli chodzi o mapę Promoc, no to mapa, no to forum mapy Promoc. Dużo tego jest, tak naprawdę. Także z komentarzy to raczej tyle. Czuję, że nawet jakbym chciał, jakby nawet działała ta lepsza rozdzielczość, to o czym mówiłem na początku, to przy tych FPS-ach, które tutaj mam, to jakoś nie za dobrze by to działało. Nie wiem dlaczego, może to też przez to, że tą kartę trochę stopuję, bo inaczej byście ją słyszeli, a muszę ręcznie przed każdym filmem, znaczy przynajmniej z ETS-a, ograniczać jej co niektóre parametry, zwłaszcza jeśli chodzi o głośność, czyli o wiatraczki, bo wtedy po prostu strasznie ją słychać. Nie mówię, że jej w ogóle nie słychać, bo zapewne ją tam trochę można słyszeć, jakieś tam szumy się nakładają. Co prawda tutaj odszumam dźwięk, ale pewnie co nieco ją czasem można słychać, ewentualnie wpływa też na to, co teraz mówię. Jednak jest to na pewno lepsze niż to, jakbym ją puścił całkowicie i jakby sobie chodziła standardowo, bo wtedy jest po prostu tragedia. Ona jest po prostu za głośna.
Ale z drugiej strony w momencie, kiedy pojawiły się kiedy pojawił się ten problem z tymi kartami, z tymi cenami, tymi wszystkimi, to jakoś uznałem, że nie ma takiego wielkiego problemu, choć powoli wszystko wraca do normy, co jest bardzo fajne. Patrzcie, jaki gościu na podwójne wyprzedza. No, ten trafik jednak na tym promos, co prawda mentalnie jak było widać, że to tak, no, działa jeszcze trochę jak ten SSC software, to jednak tutaj odważył się na tą podwójną ciągłą i pojechał i... I w sumie dobrze zrobił. Tymczasem trafik USS Software, jak zobaczy, że nagle ciągła, czy podwójna ciągła, w zależności od tego, gdzie jedziemy, nagle jest jakiś kilometr przed nim, to zaczyna hamować w połowie wyprzedzania i wraca za ciężarówkę. Także widać tutaj, co jest lepsze pod każdym względem. Jeszcze sprawdzę tutaj może forum, znaczy nie forum, ale blog, ale wiele tutaj tak naprawdę nie ma, no najważniejsze o tym wspomniałem. Był tu jeszcze temat na temat Montany i wyprawa SS Software, tam na jedną z takich wycieczek. W sumie zapowiada się, że SS Software chyba powoli wraca do tych takich swoich podróży, no i fajnie. I właśnie, to nawiązując do tego, w Hanowerze ma pojawić się odwzorowane to miejsce, gdzie odbywają się te targi IAA, gdzie są te targi związane z technologią transportu, logistyką, tego typu rzeczami. No i kto wie, może coś w takim razie pojawi się w związku z tegorocznymi targami, może jest to, który wybiera się na nie, a przy okazji planują tutaj jakieś takie powiązania, współpracę, jakieś wydarzenie w grze, skoro rzeczywisty obiekt pojawi się również tutaj w grze. Fajnie by było na przykład jakieś wystawy tutaj, nie wiem, ciężarówek, może właśnie też się wspominał, może jakaś nowa ciężarówka. Przecież my nadal czekamy na tego Mana, on ma się pojawić w tym roku już oficjalnie, to zapominam cały czas o nim, bo trochę się już czeka, a on faktycznie ma się oficjalnie pojawić w tej grze, także no zobaczymy, może coś faktycznie też z nim będzie. Ale może też coś innego, tutaj w ogóle całe targi się pojawią, no byłoby fajnie, takie wirtualne stoiska w ETS-ie. No słuchajcie, już prezentację na przykład tego RNG-T Evolution mieliśmy jako pierwszą w ETS-ie, a potem to się pojawiło w rzeczywistości. Także czemu tutaj nie targi zrobić? No, podoba mi się w sumie ten pomysł, bo to oznacza, że SS Software no cały czas tutaj no, buduje tą swoją markę i to bardzo, bardzo mocno i fajnie. A to wpływa bardzo pozytywnie na praktycznie wszystko. Bo jak można zauważyć, no my gracze praktycznie też z tego korzystamy, bo wiele ciekawych rzeczy się pojawia. Niektóre można przetestować, pojawiają się tutaj, no fajnie, fajnie to wygląda. Szkoda, że nie ze wszystkimi da się dogadać tak łatwo. I z tym niektórym jest problem. I jakoś nie wiadomo, czy oni się dogadują, w ogóle dyskutują, czy co. Na przykład chodzi mi tutaj o Iveco, gdzie nie wiadomo, czy oni w ogóle dyskutują ze sobą, czy jak. Teoretycznie chyba tak, bo SS Software mówi, że rozmawia ze wszystkimi możliwymi markami, produktami i tak dalej. No, a jak widać, to tego raczej nie widać nowego Iveco, także pod takimi względami to trochę słabo, ale fajnie, że z innymi da się dogadać. I prędzej czy później jednak pojawiałem się. A co z niektórymi są naprawdę fajne współprace. Z tym RNG-T, znaczy z Renault Trucks, ale to właśnie, jeśli chodzi o RNG-T, no to przede wszystkim jest ten nacisk na konkretnie ten model. Bo jakoś o Magnumce i Premiumce to nie pamiętają niestety. Ale przynajmniej coś ciekawego jednak jest, jakaś ciekawa współpraca tutaj jest. Z Manem tutaj też się oficjalnie dogadali. Z DAF-em również, no i czy z grupą Pakar, co było widać w ATS-ie, w ETS-ie teraz. Bardzo mnie ciekawi, jak to teraz wygląda, jeśli chodzi o amerykańskie Pakar, kiedy spodziewamy się tych nowych ciężarówek. Ale również na przykład Kron przede wszystkim w ostatnim czasie, no to wiadomo, no bo ma pojawić się fabryka. Z tym, że jeśli chodzi o tą informację, bo tutaj były zastanawiania się i ja
przed publikacją tego materiału, przed zrobieniem go, też zastanawiam się dokładnie, o co z tym chodzi. Bo tak 50 razy czytałem ten post na blogu, patrzyłem, co oni tutaj mówili też na social mediach. I na przykład z takiego Facebooka wynika, że wszystkie te zapowiedziane nowości plus sam temat postu wynika z tego, że to wszystko ma pojawić się dla posiadaczy dodatku Crown Trailer Pack. Mogła być też myśl, i nawet to też mi przyszło do głowy, że to może być tak, że sama fabryka może być na podstawce, ale możliwość przewożenia ładunków do niej czy z niej będzie dla posiadaczy dodatku, z tym, że trochę głupie by to było i dziwne. Choć też nie. Bardzo mnie zastanawia, jak to by było wtedy z propami, no bo część z nich, no to też są po prostu w samym dodatku Crown Trailer Pack, więc tak to musiałoby się pojawić normalnie na podstawce. Nawet dla tych, którzy nie mają tego dodatku. Także zastanawiające jest dokładnie, jak to z tym oficjalnie będzie. Bo ja wyciągnę z tej informacji taką informację, że to wszystko, o czym tam wspomnieli, będzie dla posiadaczy dodatku. Pierwotnie, jak zobaczyłem tę informację, myślałem, że tylko chodzi o te naczepy i te rzeczy do kabiny, a sama fabryka będzie na podstawce. Jak już wróciłem do domu, to się okazało, że nie, fabryka jednak będzie też dla posiadaczy dodatku, ale no tak nie sprecyzowano, czy wszystko, czy właśnie ten taki podział, że fabryka będzie na podstawce, a tylko te ładunki, czy jednak wszystko dla dodatku. W ogóle zdziwiło mnie, bo szczerze mówiąc myślałem, że ta fabryka będzie tu, że będzie normalnie na podstawce, będzie dla wszystkich, a tutaj tylko dla tego dodatku. To akurat jest takie słabe, ale jednak w każdym razie fajnie, że się w końcu pojawi. A w jakiej formie to się zobaczy za niedługo zapewne. Jeśli będą jakieś konkrety, to wtedy, nie wiem, poprawi się materiał, sprecyzuje się, o co chodziło w końcu, bo takie niejasności się pojawiły i tu, i w ogóle wszędzie. Aha, przy okazji, bo chciałem jeszcze co nieco opowiadać o cenach, ale też nie przygotowałem się do tego. Bo zauważyłem, że dużo osób zaczęło płakać, że podstawka nagle zdrożała o 10 zł i to jest straszne. Nie bez powodu zdrożała, ponieważ poziom podstawki bardzo wzrósł. Między innymi poprawiono Austrię, między innymi wprowadzono wiele rzeczy. Także to tam się mówi, że gry z czasem tanieją. No widziałem wiele gier, które cały czas miały taką samą cenę. Promocje w to się w niej wyliczają. A jeśli już, no to i tak dwie dychy za ETS-a to nie jest nic. Znaczy to jest, dwie dychy to jest, no, za taką gierkę to dałbym w ciemno. A poza tym to nie rozumiem, czemu obecnych posiadaczy ETS-a czy ATS-a interesuje to, czy gra zdrożała. Przecież już kupiliście tą produkcję, to nie rozumiem, co was to obchodzi. Kupujecie ją drugi raz, czy 50? Poza tym to jest tylko 10 zł. Z tego co zauważyłem, to Stany tam zdrożały o 5 zł. A dodatki mapowe do ETS-a w ogóle. A jeśli chodzi o inne dodatki, to nie patrzyłem. No ale cóż, musieli sobie przecież to jakoś odbić, inflacja jest wszędzie. Ale jakoś nie widzę takiego płaczu w innych miejscach. Wtedy się zwala na jakieś inne wymyślone rzeczy. A nie płaczę, że tutaj zwiększono. Nie wydaje mi się, że to by było od Steama, bo standardowy przelicznik złotówki nadal jest taki sam. Chyba, że to coś dotknęło, ale innych produkcji nie dotknęło, także raczej wątpię. Dobra, ale to może kiedyś indziej. Jak chcecie popłakać o cenach, to możecie, nie wiem, teraz, a ja w następnym odcinku wyjaśnię was, czy coś w tym stylu. No, jak chcecie, dobra. W każdym razie, jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle, a więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!